Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, na cmentarzach trwają porządki. Sprzątanie grobów bliskich pokrzyżowała niestety pogoda, mogiły pokrywa kilkucentymetrowa warstwa śniegu. Ełczanie kupują już kwiaty i znicze. Jak mówią, w tym roku planują wydać na przyozdobienie jednego grobu od 30 do 40 zł. Mieszkańcy kupują najczęściej sztuczne kwiaty. Z powodu przymrozków zakup żywych odkładają na ostatnią chwilę. Kiepsko, bo śniegu napadało, odkładałam na ostatni dzień. Zakupiłaś pani w kwiaty, w znicze? W kwiaty tak, w znicze jeszcze nie. No, zostawiam na ostatnią chwilę, bo dlatego, że jestem spoza Ełku i nie chcę wieść, żeby z powrotem to ciągać w jedną i w drugą stronę, więc zostawiam na pierwszy dzień świąt. Kupiłam chryzantemy właśnie żywe i nie wiem jak będzie na wszystkie święta. Myślę, że może nie zmrożę się, przez to też nie przynosiłam wcześniej. No i resztę sztucznych do flakonu. Kolosalne ceny, także no na przygotowanie jednego grobu to myślę gdzieś około 40 zł. To już tak najskromniej, a takich grobów mam 3. No już wszystko zrobione, tylko ten śnieg niepotrzebnie napadał. Teraz nie można se skrobać, bo wszystko się trzyma. Zakupione już kwiaty znicze? Jeszcze nie, bo mróz to szkoda kupować, bo jak zmarzną w ostatni dzień będziemy stawiać. Na zakup zniczy kwiatów to planuję, mam 200 zł i to chyba pójdzie wszystko. 100 zł tylko na same wkłady dałam, no. A teraz jeszcze kwiaty, to więcej jak 100 zł będzie kosztować. Czekałam na ciepło, że będzie cieplej, ale dzisiaj taka piękna pogoda to akurat. Troszkę zamraznięte tu jest, ale to nic. A trzeba zrobić, to nie ma co czekać na cieplej, bo nie będzie. Tu mam 2 groby, 3 i jedziemy do Warszawy z mężem. Także no na pewno 200 zł wydam. Ceny kwiatów i zniczy kształtują się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, mówi Wioletta Nietupska, właścicielka jednej z ełckich kwiaciarni. Z powodu opadów śniegu dużego ruchu jednak nie ma. Powoli się zaczyna, dopiero od soboty, ale wczoraj i w sobotę jak spadł śnieg, to nieciekawie. Chryzantemy żywe mamy od 5 zł malutkie, 10, 12, 20. I na ostatnie dni planujemy dopiero takie wielkokwiatowe. Zniczę też, że bez żadnych zmian, bez podwyżek, w podobnych cenach. Podobne, ja wiem, w sumie podobne gatunki, fasony.